Naszym sparring partnerem jest firma Vinicars, wynajem samochodów dostawczych, osobowych oraz ciężarowych. Dzień dobry, dzisiaj już po raz czwarty albo piąty. Wiktor Bida z tej strony, sparringpartner.pl, ze mną Patryk Sypień. Jeden z niewielu rozstawionych zawodników na jutrzejszy turniej. Siemanko. Witam. A to z numerem 1 czy 2 jesteś rozstawiony? Numer ostatni. Czyli numer 1. Czyli nadzieja jest w tobie. Nadzieja, w końcu broni tytułu. No dobra, no to czekaj, że teraz z drugiej strony. Jest presja od razu? Wiesz, że presja czy nie? Nie, nie ma presji. Już takie rzeczy jak presja gdzieś tam zniknęły. Stary wyga. No, tak mi się wydaje, że doświadczenie trochę, kiedyś ta presja była, teraz już jakby zeszła, już trochę inne podejście mentalne jest. Oczywiście nastawienie jest na złoto, jakby tutaj chcę wygrać, wiadomo, ale nie ma już takiej presji jak kiedyś. Patryk, no dobra, to może dzisiaj najpierw o tym dniu pierwszym. Jak ci się podoba organizacja? Jak ci się podoba poziom przede wszystkim tych młodych ludzi? Bo to są pewnie ci młodzi ludzie, którzy gdzieś tam tych starszych zaczną może wkrótce zastępować, a może to będą zawodnicy, którzy gdzieś za chwileczkę do twojej kategorii będą wchodzić. So, mam tą przyjemność, że bardzo czynnie oglądamy walki dzisiejsze, ponieważ od nas startowało prawie 30 osób i sam jako sekundant do wielu walk wychodzę, wielu osobom moim po prostu kibicuję, więc jakby mam możliwość oglądać te walki i tak jak patrząc, mówisz, w tych kategoriach, które mogą nas kiedyś zastąpić albo dołączyć, 16-17 lat przede wszystkim, widać, że poziom jest naprawdę wysoki, widać, że niektórzy zawodnicy są na takim etapie, że bez żadnego przestoju mogą za chwilę wejść do kategorii kolejnej. I to mogę powiedzieć bardzo dobrze na przykładzie ode mnie kolegi klubowego, Olka Olszewskiego, który wygrał drugi raz z rzędu. Z Olkiem ćwiczę na treningach, bijemy się, chłopak 70 kilo. Próbowałem go znokautować, nie udało mi się. I naprawdę, naprawdę lałem z całej siły chłopaka i wiem, że za te dwa lata on bez problemu może wchodzić w kategorie seniorskie, bez kompleksów żadnych i może rywalizować z zawodnikami już jakby bez żadnego przestoju, bez niczego. I tak samo widzę innych zawodników w tym wieku, że ten poziom jest naprawdę wysoki, chłopaki, dziewczyny też mogą przeskakiwać i normalnie rywalizować z całą resztą bez żadnej przerwy, bez jakiegoś tam docierania się i tak dalej. Jak ci się podoba organizacja dzisiaj? Bardzo fajnie, jakby nie będę ukrywał, że cały czas miałem nadzieję takie, że to będzie wysoki poziom, bo rozmawiałem z Marcinem wcześniej, z organizatorem, wiedziałem, że będzie można liczyć na fajne zawody, bo ostatni turniej, który organizował, był naprawdę na wysokim poziomie. Teraz wiadomo, że to jest dziecięce zawody, czy młodzieżowe. Mamy 4 maty, nie można spodziewać się aż tak wiele z tego. Mamy też nie taką olbrzymią halę, ale widać, że organizacyjnie jest wszystko fajnie przepilnowane. Nie ma jakiegoś zamieszania, ludzie pilnują numerków i tak dalej. Naprawdę pod tym względem super. No i z tego, co wiem, to jutro będzie ta impreza jeszcze lepiej wyglądała. No właśnie, to dzień jutrzejszy w takim razie. Powiedz mi, czy masz jakieś walki, na które bardzo czekasz? Z tych zawodników, którzy tam są, z jednej strony może twoich klubowych kolegów, a z drugiej strony może jakichś zagranicznych zawodników, których rzeczywiście chciałbyś jutro obejrzeć. Nie tylko siebie. No siebie to obejrzę, jak zejdę dopiero na telefonie, jak mi ktoś pokaże. Nagramy cię, spokojnie. Dobra, to dzięki, to od razu przyjdę zobaczyć. Po to tu jesteśmy. Wiesz co, powiem szczerze, że nie jestem zawodnikiem, który obserwuje walki tak dla samych walk, kiedy startuję. Wiadomo, obserwuję walki na zasadzie zobaczyć, jak moi przeciwnicy walczą, żeby przygotować się pod te walki, ale nie mam jakichś oczekiwań w stylu, o tego bym chciał zobaczyć, pokażę jakieś widowisko. Czekam na pewno na walkę mojego klubowego kolegi Wiktora, bo szykuje się walka Dawid kontra Goliat. Wiktor 80 kilo, niskiego wzrostu, dostał najwyższego przeciwnika Aliego z Francji, ale jakby tutaj z nastawieniem idziemy, że Wiktor tą walkę ma zwyciężyć. Bardzo dobre nastawienie. To w ogóle z takim nastawieniem trzeba wychodzić do walk, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że ty też wyjdziesz z takim nastawieniem i że gdzieś tam spotkamy się w tym czubie, jak już będziesz wychodził do tej ostatniej swojej walki, to będziemy kibicować, trzymać kciuki i nagrywać po kolei te walki, żebyś potem mógł sobie zobaczyć, nie? Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że te 5 walk mi czeka. 5 zwycięskich walk. Oczywiście, no wiadomo, jest to sport. Wszystko może się zdarzyć tak naprawdę, ale czuję się przygotowany teraz bardzo dobrze i mentalnie, i fizycznie, i miałem możliwość jakby regeneracji, bo teraz niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Miesiąc temu mi się urodził drugi syn, więc ten okres teraz ostatni nie był taki lekki, ale jakby udało mi się to wszystko połączyć i wydaje mi się, że zrobiłem co mogłem, że raczej tutaj do siebie nie mogę niczego zarzucić teraz, tylko trzeba to zrobić na macie. Obserwując taką scenę MMA polskiego, czy dla mnie no chyba bardziej polskiego, zawsze mówią, że jak komuś się rodzi syn, to że ojciec bije mocniej. A ty jesteś podwójnym ojcem teraz, więc ja już nie wiem, co będzie teraz. No będę bił podwójnie mocno. No to tego ci życzymy. No i cóż, do zobaczenia jutro w takim razie. Dziękuję. Dokładnie. Dzięki wielkie.